Przygotowujemy nową miejscówkę pod lina. To trochę sobie wyczyścić i posprzątać, bo różne cuda w wodzie bywają. Zapas od żuka. Jakby ktoś chciał fotel, to też mamy. Będzie na Allegro. Tak, wszystko będzie. Jak ktoś chce nas wesprzeć, to mamy oponę, fotel. Takie nad cegiełki z wody. Cegiełki z nad wody. Słoiki. Także. Jest wszystko. Co to jest takie czarne? Nie wiem. To jest jakaś kamerka, że tak jest. Mów mi, czy mi nie zalewa, bo tak wiesz, nie widzę. Dobra, dobra, jeszcze masz tam trochę. No tak, ale jeszcze tutaj damy jeszcze dosłownie. No masz jeszcze te 30 cm. Ja, coś tu leży znowu. Fajne. Znowu coś leży. Zobaczymy, co wyciągnie ten razem. Może wódka, która zapnie. Coś dużego i metalowego. Jakiś nie wypał. Idzie. O. Nie ma wody. Dobra, zobaczymy, co da. W tym miejscu 2 lata temu. Dobra, mamy wiadro na ryby. Czy 3 lata? Czy 3... O Jezu. 3 lata temu Bartek w tym miejscu ciągnął naprawdę ładne ryby. Ponad 2-kilowe liny, karasie. Ty, to stara wanna jest. No to już trochę ma na pewno. Ja. Kukurydza z grochem przygotowana do zanęcenia miejscówki od razu. Ktoś nęcił oponami? Tak. Wejdzie. Ja to wiem. Weź to sobie wejdź, co? Tak na luzaka. Może, kurde, nogi płacić. Nie polecamy wchodzić do wody na starorzeczach. Tym bardziej w jakichś takich płytkich zatoczkach. Cały brud, nie dość, że cały brud z jeziora spływa tutaj. Gnany wiatrem, to jeszcze bardzo mądrzy ludzie wrzucają do wody, co tylko mogą. Znowu coś tam jest, tak? Ale nie wyciągnę, za bardzo wrócę. Kamień. To jest niewielki. Ale skrzynka. Wyciągnij już. Przecież posprzątamy. Wędki oczywiście zarzucone tam dalej, w stałym miejscu. My stoimy tutaj, a znając życie, tam coś się bawi z naszymi haczykami. Co? Nie wiem, za krótkie mam ręce. Kto to wie, na płytsze wody gdzieś tutaj. Ale turla się? Ciężko mi tak nogą, wiesz, pierdzić to. Dobra, wybierze się już mam. Wyciągnę z wody. Będzie 3.
Aby nie sztywniak. Cegło. Sposób starych wędkarzy na łowienie. Jeb cegło w łeb. O, przymokły. Głębiej się zrobiło. Wyciągnęłeś i od razu głębiej. Dobra, poszukaj czegoś innego. Może jakieś kości znajdziesz. No, chyba nie. Raczej. Czuję, że na plecach mi ściska. No zostało tak ci 10 cm. Ale nie ryzykowe. To zgrabtam do tego lisie po prostu i już. Tego nie będę grabił, tylko bez... rozgarniam to. W sensie dno, nie? Tak jak mówiłeś. Szukaj nowego czegoś ciężkiego. Najwyżej na Allegro stawimy. To był raz. Tela wstawi. Dobra, zaraz nagramy nęcenie. Powiemy może parę słów o sprzęcie, który używamy przy okazji takiego luźnego filmiku. Co? Deska? Czy metal? Deska. Wiesz, co to jest? To jest kawałek starej łódki. Bo jest okuta blachą. Może znajdziemy łódkę? Jakbyś... stary. Ale czułem, że coś ostrego uderzyło mnie w kolano. Super. Jest blacha. Szukaj łódki. Wyciągnięte na 10 metrach kwadratowych. Dosłownie chwila grabienia miejsca, które przygotowujemy pod nęcenie, i oto takie efekty, co można znaleźć w wodzie na końcu starorzeczach, gdzie zjewa wiatr, no i chyba ludzie o. Stare widły, garnek, kupa butelek, słoików, stawęż od starej łódki, widać jeszcze okuty blachu, super mega wanna, zapas od żuka, no i fotele, także fotel jeden jest tu, drugi gdzieś powinien być. Mamy go dalej. Z tyłu po prostu, nie da się wszystkiego tutaj przedźwigać. Tak. Ale komplet jest niesamowity. Zatoczka jest naprawdę, no, nie jest mała, ale też, no to jest po prostu zatoczka, no. W tej zatoczce 3 lata temu, w sumie to w tej zatoczce zawsze miałem lepsze wyniki. Do dnia dzisiejszego nie pobiłem rekordu lina, którego tu złapałem, 56 cm. No i karasie, tutaj po prostu piękne karasie, takie do 40 cm. Później się trafiają, przynajmniej się trafiały, nie wiem za czym jak w tym roku. Dno, na dnie o dziwo, pomimo że to jest starorzecze, są kamyki żwirowe, tak mniej więcej tego formatu, takiego orzecha włoskiego. No i małże, dużo małży strasznie jest. Wydawałoby się, że powinien być tu muł niesamowity, ale muł jest tylko tak z brzega. Dalej gdy wchodzimy, no to super kamyki, dno jest twarde. Dlatego myślę, że tak dobrze się tu łowiło. Do tej pory nigdy nie sprawdzałem, co tu tak naprawdę w tej wody się kryje. Dopiero dzisiaj tutaj przed czyszczeniem. Za chwilę jeszcze zanęcimy kukurydzą z grochem. I zobaczymy efekty już w najbliższym czasie. Trzeba będzie jeszcze zutylizować nasz połów wspaniały. 5-litrowe wiaderko na pierwsze nęcenie. Zaprawione różą. Dobra, cisnę. Zobacz, moment ile drobiny. Tak. Wystarczy zruszyć dno i dookoła zaraz. Tylko praktycznie w tym miejscu, nigdzie więcej nie widać drobnicy. Spłynęła się do chmury
much, następny słoik. Nęcenie punktowe. Powinniśmy wbić patyk, wiesz? Niemalże jak z podajnika. Tyczkarzer. To jak ją niesie? Gdybym był linem, to sam bym to zapał. Zapach jest niesamowity przez tą różę. Szczerze mówiąc, spróbujcie kiedyś pszenicy, przynajmniej ja próbowałem, gdy gotowałem na lina. Tylko gotuję ją z cukrem. Jest tak niesamowicie smaczna, po prostu na ryby można nie brać jedzenia, tylko zanętę linową. Dobrze ugotowana kukurydza i dobrze ugotowany groch. Po prostu nie ma nic lepszego, bo to są no, samo naturalne rzeczy. Nie wiem, czy słychać dobrze, ale Bartek mówi o tym, jak dobra jest zanęta, którą się przygotowuje. Czyli głównie mówił o pszenicy posłodzonej w trakcie gotowania. Mówił, że potem jak się je spróbuje, to jest po prostu wyśmienita. Słodziutka, rozpływająca się w ustach. W gotowaniu ziaren, grochu i kukurydzy już doszliśmy do wprawy. Wiemy ile czasu potrzeba. Kukurydza jest zrzucana w moim przypadku pół godziny przed grochem. Moczone są 24 godziny. Wrzucam kukurydzę, woda się zagotowuje. Wyłączam gaz. Stoi pół godziny w wrzątku. Następnie wrzucam groch, kolejne pół godziny. Nie otwierając garnka, no może raz mieszając wszystko, żeby jakoś równomiernie się gotowało. No i po godzinie kukurydza, po pół godzinie groch są idealne do zanęty. Do tego atraktor z róży. Koncentrat właściwie. I leci do wody. Dobra, liści zaraz. W tym tygodniu niestety liny nam nie dopisują. Nie wiemy, co się dzieje. Jeden, tak. Bartek złowił jednego. 43 cm. Udał się. Szczerze mówiąc, przed chwilą tutaj grabiliśmy. I niby, no nie ma muły, jest no taka, ciężko to nazwać mułem, no taki wiadomo osad na starorzeczu. Jest taki, można powiedzieć, że kurde, aż straca dzić ręki, żeby coś nie robić. No. Można powiedzieć, że to jest żwir. Tylko, że to jest brudny żwir. Przemoczony. No tak. Z kamieniami. Jakieś małże. Typowy muł. O, czekaj, bo ostrości nie było. O, teraz. Coś takiego jest na dnie. Tam głębiej po prostu są kamyki o tego formatu. Dość gęsto. Także dno jest super twarde. Zaręciliśmy. Jeszcze może kilka słów o sprzęcie, który łowimy. W tej chwili łowię wędkami Mikado, 5-metrowe wędki. Wędki nie najdroższe, jakieś tam super finezyjne. Wędki po około 60 zł w internecie. Chyba z serii Golden Lion. Jeden masz Golden Bay, a drugi nie pamiętam. Golden Lion Float. Także wędeszki mam około 3 lat. Spisują się fajnie. Tutaj często wchodzi hol siłowy w grę, powiedzmy tu jeszcze w tej chwili, no powiedzmy z tamtego miejsca, gdzie dalej nęciłem, nie będzie możliwości po prostu wyciągnąć lina z jakąś tam zabawą, po prostu trzeba będzie go od razu ciągnąć do wierzchu, no i próbować go ściągać do brzegu po liściach. Tam się wydaje się, że można by było się pobawić, ale zabawa by była chyba tylko ukierunkowana na przegranie. Chociaż przynajmniej ja się o to nie martwię, bo już od 3 lat nauczony doświadczeniem tutaj na tego łowisku. Łowię tylko i wyłącznie na plecionki. I tutaj teraz może Bartek zagnie wszystkich
którzy uważają, że lin jest rybą, która potrzebuje finezji, żyłeczki. No właśnie. Tutaj Bartek potwierdzi. Od 3 lat łowię na plecionkę. Nie, to nie kupuję jakiejś specjalnej cienkiej plecionki na lina. Po prostu mam jedną plecionkę na żywca i na lina. Przekrój powyżej 0,20. Bez żadnego przyponu. Haczyk wiązany bezpośrednio do plecionki. 10 cm od haczyka śrucina dociążająca. Już do samego potem spławika już nie ma nic. Efekty, no tak jak widać, Bartek nieraz na żyłkę ma dwa. Jada plecionki takiego przekroju, drutu po prostu. Mam cztery. Także średnica żyłki czy średnica plecionki naprawdę tutaj nie ma tutaj nie ma znaczenia. Większego znaczenia. Po prostu jak ryba jest głodna. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to teraz je właśnie rozwiewamy. I zna ktoś po prostu dobrze miejsce, którym łowi. A przede wszystkim taki aspekt tego musi być, że tutaj woda wydaje się brudna. No nie jest też taka brudna, ale jest delikatnie mętna. Pośród roślinności plecionka, no, moim zdaniem jest mało widoczna, tym bardziej, że to plecionki są koloru zielonego lub tam już takiego wyblakniętego. Tak, właśnie, jeżeli łowimy na takim łowisku, gdzie mamy na przykład mało zielska, możemy sobie stosować żyłki bez problemu. Ale jeżeli wrzucamy spławik w jedno z takich oczek, które tam widzicie dalej, no to ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, bo w tamtym roku wziąłem się na poważnie za lina i parę, no praktycznie z jednej nocki miałem cztery sztuki, w tamtej drugiej zatoczce cztery stracone przez to, że miałem żyłkę. Gdybym miał plecionkę, nie byłoby z tym problemu. A brania byłyby takie same. Natychmiastowe przekonanie się do plecionki. Po prostu, gdy się poznaliśmy z Bartkiem i zobaczył, jak ja łowię, to mówi, że to jest po prostu niemożliwe, że można tak łowić. Że w ogóle coś na to weźmie. No ale już chyba od dwóch, czy od chyba może, czy nawet trzech lat pokazuje mu, że naprawdę to nie ma znaczenia. W tamtym roku liny łowiłem dosłownie 30 cm od brzegu. Ja potrafiłem na zasiadce mieć też 3-4 sztuki, a Bartek zjeżdżał do domu z niczym, siedząc dosłownie obok mnie. Także i łowił na żyłkach, co lepsze, łowił na żyłkach i zjeżdżał bez brania. Po prostu nie wiem jak to możliwe. Potwierdzam. ale to po prostu to tak jest. To same przynęty, taki sam zestaw praktycznie, nie wiem, 3 metry od Bartka. W jego miejscu siedziały po prostu cały czas. Przyjeżdżał co 2 dni na ryby, co 2 dni wracał z parką, albo przynajmniej z jednym. Nie było po prostu tam wyjazdu bez rybki, po prostu po jakimś tam wcześniejszym oczywiście nęceniu co te 2 dni. I spławiki. No takie zarośnięte, jak tutaj mamy, krótki spławik, taki przekroju rureczki, nie z jakiejś antenką. Po prostu, bo on będzie nam tu przeszkadzał, musimy kawałek rzucić, a tym bardziej, jeżeli lin nam weźmie i ta antenka gdzieś, no praktykowałem chyba w tamtym roku lub 2 lata temu antenki, to po prostu taki spławik jest na 1-2 wyjazdy i jest połamany. Po prostu tak, zaplątuje się po prostu między łodygi. Nie ma sensu, po prostu szarpniemy. Podczas zacięcia jakiegoś większego lina i on jak po prostu zrobi nam taniec przez takie zarośla, to możemy być pewni, że albo wyciągniemy tylko samą sprężynkę od spławika, albo po prostu zostanie on złamany, także w ogóle nie ma sensu kupowania takich spławików. Jednotrzonowe spławiki, w miarę twarde, wytrzymałe. Tym bardziej, że no, krótkie. Spławik musimy wyczuć też, prawda, bo tak, każdy spławik zachowuje się inaczej. Właśnie, lin specyficznie bierze i każdy spławik będzie pokazywał to inaczej, nie ma tak, że na przykład ja w tym roku nie widziałem jeszcze, żeby Limi po prostu wyłożył tak książkowo spławik na wodę i po prostu potem go schował. Po prostu brania w tym roku od wiosny były tego typu, że spławik zanurzał się centymetr, potem następnie po prostu chował się pod wodę i jazda. Także nie wiem, nie ma na to reguły w tej chwili. No i chyba na razie to tyle po prostu. No, jeżeli macie jakieś pytania, po prostu piszcie. Postaramy się tam w którymś materiale omówić. Trochę mamy mało czasu, niestety praca zawodowa mnie bardzo ciśnie, ale chyba i tak będę jeździł na ryby, po prostu to jest nieuniknione. Jeżeli tylko będą brały, a nawet jak nie biorą, to to się jest, bo ma się zawsze nadzieję, że może akurat tego dnia coś się trafi. No kiedyś muszą zacząć brać. W tym tygodniu była kompletna klapa, porównując ten tydzień do maja. Ale pogoda też nie rozpieszcza, po prostu jednego dnia wieje, deszcz pada, a wieczorem po prostu jest słońce, jest ciepło, po prostu te ryby chyba same nie wiedzą po prostu jak się mają ukierunkować, bo
no, pogoda szaleje. Poza tym jest zimno. W nocy teraz w tej chwili jest, nie wiem, 7, 8, 11 stopni. Także no, szału nie ma. Jak na koniec czerwca, to pogoda jest naprawdę jest fatalna, słaba. W tamtym roku już o tej porze już ładnie te liny brały w tamtej zatoczce. Było super. Już jeździłeś wtedy. Było super. Po prostu popołudniami. Jest tak rozregulowana pogoda, że nawet lesze nie biorą. Nawet te malutkie też letki. Z leszem jest w ogóle tragedia. W ogóle po prostu nie ma lesza, jakby go nie było. Chociaż widać po prostu wieczorem, gdy się siedzi, gdy nie ma fali, lesz żeruje, bo wysypują się takie typowo leszowe bąbelki, ewentualnie podobne do karasiowych, w tych ścieżkach po prostu, w tych... Akurat wiem, gdzie tutaj w tym łowisku są tak jakby rowy pod wodą, to widać po prostu, że on tamtędy się przemieszcza. Próbowaliśmy podrzucać spławiki, grunt, nic, po prostu tak jakby nie pobierał pokarmu. Nie wiemy, czym to jest spowodowane. Ale jeżeli będą liny, to po prostu lesz, to jest tylko taka przystawka, nie ma to po prostu jak nasze prosiaki. Dobra, do następnego razu, hej. Siema.